Dzień dobry. Czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w poniedziałek 11 września 2023 roku. Witam wszystkich z wnętrza Ewangelickiej Świątyni Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie. A witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłami dzisiejszego dnia. A są to słowa wyjęte z psalmu 118, gdzie w 8 wierszu czytam: lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. A apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, w wierszu 16 i 17, tak do nas mówi. Paweł napisał: w pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił. Łaskawy i dobrotliwy Boże, stajemy przed Twoim majestatem, pełni ufności, nadziei i wiary. Stajemy przed Tobą i prosimy, racz błogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Drodzy słuchacze i oglądający chrześcijańską telewizję internetową, dziś 11 września nasze myśli cofią się wstecz do 2001 roku, gdzie właśnie w tym dniu w Nowym Jorku rozegrały się pamiętne, okrutne, straszne wydarzenia, kiedy przeżywaliśmy wszyscy atak terrorystyczny na World Trade Center. Byliśmy tym zbulwersowani, zaskoczeni, zaniepokojeni. Jak to jest możliwe? A z drugiej strony poczuliśmy się jakoś bezradni, nic nie mogący skurać. I właściwie być może zdarzają się i takie chwile, sytuacje w naszym codziennym życiu, a z pewnością w moim się takie zdarzają, kiedy wydaje mi się, że jest ciemno, bardzo ciemno, kiedy nie jestem w stanie już nic a nic zrobić, kolana pod ciężarem dnia, wszelkiego rodzaju trosk, problemów, kłopotów się uginają, nie jestem w stanie nic a nic zrobić. Zdałem się na swoją rzekomą inteligencję, przedsiębiorczość, umiejętność załatwiania niejednej sprawy, umiejętność znalezienia się w niejednej trudnej, kłopotliwej sytuacji. I pytam czasem, co ja mam jeszcze zrobić, co ja mam jeszcze powiedzieć. Czasem być może i my czujemy się zupełnie podobnie jak uczniowie na wzburzonym jeziorze Genezaryt, kiedy śmiercionośne fale zalewały łódź. Oni się krzątali, oni przecież wytrawni, dobrzy rybacy, ci, którzy umieją dobrze korzystać ze sprzętu. Nagle to wszystko ich zawodzi i teraz jedyny krzyk, który wydobywa się z ich gardeł, to ten: Panie, ratuj, giniemy! Jezus wstał, wyciągnął rękę i uciszył rozszalałą burzę. I dziś psalmista i apostoł Paweł także przypominają, że czasem człowiek jest sam i obok nie ma drogich, kochanych, bliskich, przyjaznych, serdecznych serc. Ale pamiętaj, drogi bracie i siostro, drogi słuchaczu, nie jesteś sam, bo jest z Tobą Chrystus Pan. Jest Ten, który jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Jest z Tobą Ten, który osłania Cię tarczą swej opieki, który prowadzi drogą wiodącą do zbawienia, do życia wiecznego. To ten Jezus mówi do Ciebie i do mnie: nie bój się, nie lękaj się, ja jestem z Tobą, nie zostawię Cię, przyjdę, podeprę Cię prawicą mojej sprawiedliwości. A kiedy niepokój wypełnia Twoje serce, On powiada: mój pokój daję Tobie,
Nie tak jak świat daje, ja go Tobie daję. Niech się nie trwoży serce Twoje, niech się nie lęka. Wierz w Boga i we mnie wierz. Tak, ten Jezus Chrystus jest zawsze z nami. I kiedy napawia nas wszelkiego rodzaju lęk, jakaś niepewność, czy podołamy chociażby z organizacją Ogólnego Zgromadzenia Światowej Federacji Luterańskiej, która za 2 dni rozpoczyna swoje obrady w Krakowie. Nie zapomnijmy, że człowiek może o niejednej sprawie, niejednej rzeczy zapomnieć, ale Jezus nie zapomina o Tobie. On jest Twoim i moim przyjacielem. I ufając Jemu, trzymając się tej prawdy, mogę krzyknąć, mogę zawołać, mogę zaśpiewać, jak pieśniarz. Przyjaciela mam, co pocieszam. Gdy o Jego ramię oprę się, bać nie muszę się ani ronić łez. Gdy o Jego ramię oprę się, bo Boże ramię to jest w ucisku pewny gród. Boże ramię do niebieskich mnie zawiedzie wrót. Życzę Wam bliskości Chrystusa. Życzę Wam ufności pokładanej tylko w Nim, bo tylko z Chrystusem można żyć bezpiecznie, teraz i wiecznie. Pozostańcie z Bogiem do następnego spotkania. Strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Dobrej, błogosławionej służby. Z Bogiem!